Pan niechaj błogosławi Cię, a niechaj Cię strzeże. Pan niechaj rozjaśni twarz swoją nad Tobą, a niech Ci miłości będzie. Pan niech obliczem swoim wejrzy na Cię, a niech Ci sprawi pokój. 4 Mojżeszowa, 6 rozdział, 24 do 26 wersetu. Jak otrzymać wielkie błogosławieństwo? Te cudowne słowa stanowią błogosławieństwo, które kapłani Starego Testamentu mieli przekazać Izraelitom, ziemskiemu ludowi Bożemu. Jak i kiedy takie błogosławieństwo mogło być do nich zastosowane? Bóg mógł obdarzyć ludzi tym błogosławieństwem tylko wtedy, gdy byli posłuszni Jego prawom. Niestety, większość historii Starego Testamentu pokazuje, że nie zachowywali oni Jego świętych wymagań. My też nie możemy, bo wszyscy zgrzeszyli. Rzymian 3 rozdział, 23 werset. Wszyscy grzeszymy, ponieważ jesteśmy grzesznikami, a konsekwencją naszych grzechów jest śmierć. Biblia mówi, żołdem grzechu jest śmierć. List do Rzymian, 6 rozdział, 23 werset. Zapłata za grzech jest śmierć. Rzymian 6:23. To nie jest błogosławieństwo, ale przekleństwo. Z pewnością nie możemy zachować prawa, bo nasze serca nie są lepsze niż te naszych poprzedników. Rodzimy się grzesznikami. Nie musimy się uczyć, jak być kłamcami, złodziejami, egoistami czy czymkolwiek innym, co jest złe. To wszystko przychodzi naturalnie, ponieważ najzdradliwsze ponad wszystko jest serce i najbardziej przewrotne. Któż zdoła je poznać? Jeremiasza 17, rozdział 9, werset. Co możemy zrobić, by odzyskać błogosławieństwo? Nie możemy na nie zapracować. To dar. Apostoł Paweł napisał w liście do Efezjan, 2 rozdział, 8, werset 9. 8 i 9 werset. Łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Większe błogosławieństwo jest dla nas dostępne. Jest ono nawet lepsze niż to, o które mogli się ubiegać wierzący w Starym Testamencie. Bóg mówi w liście do Rzymian, 4 rozdział, 7 do 8 wersetu. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan nie policzy grzechu. To błogosławieństwo jest nasze, tylko dlatego, że Pan Jezus zapłacił zapłatę za grzech na krzyżu, kiedy poniósł nasze grzechy w swoim ciele i przelał swoją krew. O tym uczy nas pierwszy list Piotra 2:24 i Hebrajczyków 9:14 i 22. Otrzymasz to wielkie błogosławieństwo, jeśli wyznasz Jezusa Panem i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg zbudził Go z martwych, o czym uczy nas list do Rzymian 10:9:10. Błogosławieństwo zbawienia jest darem, ale dar nie jest Twój, dopóki go nie przyjmiesz. Pan niechaj błogosławi Cię, a niechaj Cię strzeże. Pan niechaj rozjaśni twarz swoją nad Tobą, a niech Ci miłości będzie. Pan niech obliczem swoim wejrzy na Cię, a niech Ci sprawi pokój. 4 Księga Mojżeszowa 6:24-26.